Zaczynał od traktorów, grzejników i klimatyzatorów. Dopiero później przyszedł czas na sportowe samochody, a nawet wino. Tak zaczynał sam Ferruccio Lamborghini. Poznajcie jego historię, oglądając dzisiejszy odcinek Wikivid Osobistości. Miłego oglądania! Ferruccio Lamborghini urodził się 28 kwietnia 1916 roku we Włoszech. Od dzieciństwa interesował się techniką i budową maszyn, szczególnie silników. Ukończył Politechnikę w Bolonii ze stopniem inżyniera. Po wojnie w 1946 roku Lamborghini otworzył warsztat niedaleko swojej rodzinnej miejscowości, w którym zebrał zdemobilizowane pojazdy wojskowe podobne do traktorów.